Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 9 maja 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, wojna między prawdziwym i fałszywym Kościołem spowoduje wielkie cierpienie wierzących mężczyzn i kobiet. Nie wycofujcie się, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Po całym bólu nadejdzie dla was wielkie zwycięstwo Boga. Waszą bronią obrony jest modlitwa, spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte, Różaniec Święty i wierność prawdziwemu magisterium Kościoła mojego Jezusa. Ofiaruję wam moje serce jako bezpieczne schronienie na te czasy duchowej walki. Jestem waszą matką i przybyłam z nieba, aby zabrać was do nieba. Podajcie mi wasze dłonie, a ja zaprowadzę was do mojego Syna Jezusa. Dalej, bez lęku, to jest orędzie, jakie wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.